Cześć, Robert Marchel. Jeśli oglądałeś inne moje filmy, to prawdopodobnie już wiesz, jak ważne bycie wyzwaniem jest, kiedy chcesz naprawić jakąś relację. Natomiast dzisiaj powiem Ci o niebezpiecznym, ale zupełnie naturalnym skutku ubocznym stawania się wyzwaniem, z którym warto nauczyć się sobie radzić. Bez względu na to, czy jesteś kobietą czy mężczyzną, jeśli w ostatnim czasie pokazałeś za dużo zainteresowania osobie, na której Ci zależy, i widzisz, że ona jest już tym przytłoczona i zaczyna się od siebie odsuwać, to jedynym sposobem na to, żeby naprawić tę sytuację i zyskać na atrakcyjności, to stać się dla tej osoby większym wyzwaniem. A możesz to zrobić tylko dając jej więcej przestrzeni i pokazując brak zainteresowania. Najprostsze sposoby to ograniczenie albo zupełne urwanie inicjowania kontaktu z Twojej strony. Szybsze kończenie rozmów albo wszelkie formy zapominania o tamtej osobie, które najprawdopodobniej do niedawna jeszcze Ci się nie zdarzały. Robiąc takie rzeczy, działasz na tą osobę na dwa sposoby. Po pierwsze, stając się większym wyzwaniem, na dłuższą metę zaczniesz ją do siebie mocno przyciągać emocjonalnie. Im większa przerwa w kontakcie, tym ta osoba będzie coraz bardziej skłonna, żeby o Tobie myśleć, czy nawet samej się odezwać. Ale jednocześnie pokazując brak zainteresowania, możesz budzić wrogość, przez co łatwo się takiej sytuacji przestraszyć i znowu przestać być wyzwaniem. Zobaczmy, jak może wyglądać hipotetyczna sytuacja. Kasia zerwała z Adamem po 5 latach związku. On bardzo to przeżył i mocno się o nią starał przez 2 miesiące. Cały czas mieli ze sobą kontakt, ale sytuacja nie tylko nie posuwała się naprzód, ale wręcz przeciwnie, było coraz gorzej. Kasia była coraz bardziej zmęczona tą sytuacją i z początkowego takiego współczucia i zrozumienia w stosunku do Adama, teraz czuła więcej zirytowania i niechęci. Z jednej strony dobrze się czuła, wiedząc, że Adam na nią czeka i zawsze może do niego wrócić, ale z drugiej wiedziała, że to nie ma przyszłości i sama już do niego nic nie czuła. Kiedy Adam zdobył trochę wiedzy na temat bycia wyzwaniem i zobaczył, jakie błędy popełnia, zupełnie przestał się kontaktować, mimo że cały czas mu na niej zależało. I tutaj czekała na niego pułapka, bo Kasia, mimo że wcześniej nic od niego nie chciała, to bardzo jej się nie podobało, że Adam teraz przestał się do niej odzywać. Poczuła, że go traci i nie było to przyjemne uczucie. Zaczęła już nawet podejrzewać, że być może poznał kogoś nowego, dlatego z jej strony pojawiły się pretensje. No tak, niby byłeś taki zakochany, a teraz nagle urywasz kontakt i nawet nie raczysz oddzwonić. Gdyby ci na mnie naprawdę zależało, to nie poddawałbyś się tak szybko. Pułapka polega na tym, że w Kasi budzi się wrogość w stosunku do Adama. Jeśli Adam się tego przestraszy i od razu zacznie pokazywać większe zainteresowanie, to natychmiast znowu pokaże, że tak naprawdę cały czas był na wyciągnięcie ręki i ciągle nie jest żadnym wyzwaniem. Jedyne dobre wyjście w takiej sytuacji to jak największe łagodzenie wrogości bez jednoczesnego pokazywania zainteresowania. Postawa Adama mogłaby wyglądać tak. Przepraszam, jeśli Cię uraziłem. Naprawdę nie chciałem. Nie odzywam się, bo ostatnio jestem trochę bardziej zajęty. Oczywiście chętnie z Tobą porozmawiam po koleżeńsku, jeśli będziesz miał potrzebę, ale pamiętaj, że nie jesteśmy już razem i oboje musimy nabrać do tego większego dystansu. Innym przykładem jest historia mojej klientki, która musiała mocno naprawić swoją ramę wyzwania i w tym celu po prostu zaczęła dawać do zrozumienia mężczyźnie, który z nią zerwał, że spotyka się z kimś innym. Kiedy on to zobaczył, na początku był wręcz zdenerwowany i był tak mocno przekonany o tym, że ma tą kobietę na wyciągnięcie ręki, że wręcz zażądał, żeby przestała się spotykać z tym nowym chłopakiem, bo jak nie, to on już nigdy się do niej nie odezwie. Gdyby ona wtedy przestraszyła się tej groźby, to pokazałaby, że on cały czas ma ją w garści i w praktyce nie jest dla niego żadnym wyzwaniem. Ale ona na szczęście za moją namową, mimo dużych swoich wątpliwości, zrobiła inaczej. Powiedziała mu: przykro mi, jeśli chcesz zupełnie urwać kontakt, ale jeśli nie jesteś w stanie zaakceptować tego, że spotykam się z kimś innym, to oczywiście to zrozumiem. Po czym on przez tydzień naprawdę się nie odzywał. Ale potem odezwał się do niej z przeprosinami i łagodną prośbą, żeby się nie wygłupiała, tylko zakończyła tamtą znajomość i z nim znowu spróbowała. Kiedy mu odmówiła, co musiała zrobić, on znowu się zdenerwował, ale po kolejnym tygodniu znowu ją przeprosił i tym razem nawet wysłał kwiaty. Co nie znaczyło, że ona natychmiast się zgodziła, żeby z nim być, bo powrót do siebie musi być procesem, a nie wydarzeniem. Wrogość, która może być skutkiem ubocznym stawania się wyzwaniem, nie jest dużą przeszkodą i najczęściej nie trwa długo, ale ważne jest, żeby nie wpaść w pułapkę i nie dać się przestraszyć pierwszą reakcją osoby, na której Ci zależy. A jeśli Ty też myślisz jeszcze o tym, czy warto, czy nie warto wrócić do Twojego ex, to zapraszam już teraz do rozwiązania zupełnie bezpłatnego testu, który sprawdza, jakie masz na to szanse.
który znajdziesz na jakzdobywać.pl. Do zobaczenia. Robert Marchant.